Antek Królikowski, 30 l. i Alan Andersz, 31 l. spędzali w przeszłości ze sobą dużo czasu. Ich relacja opierała się głównie na imprezowaniu. Wszystko zmieniło się. Gdy podczas urodzinowej imprezy Antka, Alan spadł ze schodów i uległ poważnemu wypadkowi. Feralny dzień położył kres na ich relacji. Dopiero po latach, Alan przerwał milczenie i zdradził, jak wyglądają obecnie jego relacje z aktorem. Jeszcze kilka lat temu, byli bardzo zaprzyjaźnieni. Antoni Królikowski i Alan Andersz razem pracowali, a po planach zdjęciowych spotykali się, prywatnie i bawili się. Reklama waliłem wody kosmiczne ilości, wspomina ten czas Andersz. Kres położył temu tragiczny wypadek. Jakiemu siedem lat temu uległ podczas urodzin Antka? Alan nie mógł zrozumieć, dlaczego, kiedy on po upadku ze schodów leżał nieprzytomny i walczył o życie, przyjaciela ani razu nie pojawił się przy jego szpitalnym łóżku. Co sprawiło, że teraz młodzi mężczyźni pojednali się? Początkiem ocieplenia stosunków między aktorami były słowa Antka. Powiedział mi fajną rzecz, myśmy bardzo się martwili. Lekarze mówili nam, że nie, przeżyjesz. Dopiero złapaliśmy oddech, kiedy dowiedzieliśmy się, że wszystko jest dobrze. Tymczasem to, był ten moment, kiedy ty nas najbardziej potrzebowałeś, opowiadał w ostatnim wywiadzie Anders, który, z feralnego wypadku cudem wyszedł cało. Miałem rozłupaną czaszkę, krwiaka nadtwardówkowego, podtwardówkowego przesunięcie osi mózgu, wklęśnienie mózgu i wylew, opisuje. Jednak, chociaż ciało się goiło, emocjonalnie długo nie potrafił sobie poradzić z faktem, że w tym trudnym momencie przyjaciele zniknęli. Wtedy prawie wszyscy się ode mnie odwrócili. Tłumaczyli się tym, że się bali, przyznaję dziś, podkreślając, że już nie ma do nich pretensji. Nie ukrywa, że to, co przeszedł, zmieniło go. Wyciszył się, przestał pić, zaczął dbać o siebie i nie wchodzi w konflikty. Dziś Anders cieszy się ze zdrowia i z tego, że mógł wrócić do grania. Ale wielką radość daje mu też to, że znów ma przy sobie przyjaciela. Zobacz więcej materiału w wideo.